Jan Karol Sztyp urodził się 18 grudnia 1773 roku w Tybindze w południowo-zachodnich Niemczech w wielodzietnej rodzinie luterańskiej. Jego ojciec zajmował się hodowlą owiec i handlem wełną. Był właścicielem hotelu i gospody. Porzucił to zajęcie, gdy został burmistrzem Tybingi. Później dostał się także do parlamentu Rzeszy. Jan wychowywany był głównie przez matkę, która nauczyła go troski o bliźnich, zwłaszcza o ubogich. Początkowo uczył się w znanej szkole humanistycznej w swoim mieście. W roku 1798, gdy miał 16 lat, został przez ojca wysłany do Paryża, gdzie miał ćwiczyć język francuski i poznać tajniki handlu. Młodzieniec nie zabawił długo w Paryżu, ponieważ wybuchła rewolucja francuska. W roku 1791 wrócił do domu. Po roku ponownie wyjechał za granicę, tym razem do Werony we Włoszech, gdzie działały znane firmy tekstylne, z których właścicielami jego ojciec utrzymywał kontakty handlowe. Tam Jan poznał katolicyzm, a duże wrażenie zrobiły na nim lektury dzieła Bossuet, słynnego francuskiego duchownego i mówcę, zmarłego w 1704 roku. We wrześniu 1792 Jan Karol przeszedł na katolicyzm, co było powodem zerwania z nim stosunków przez rodzinę, która nawet wydziedziczyła go. Od tego momentu zaczął posługiwać się imieniem Karlo. Podjął studia teologiczne i po ich ukończeniu w roku 1796 przyjął w Weronie święcenia kapłańskie. Był to czas kampanii napoleońskiej, więc neoprezbiter natychmiast podjął posługę w szpitalach wśród rannych żołnierzy. Pomagał również ubogiej ludności. Nauczał w różnych szkołach we Francji i w Niemczech. Wykładał język niemiecki w seminarium biskupim. W 1821 roku został spowiednikiem i kierownikiem duchowym Wincency Marii Polonii, z którą w 1840 roku założył Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia z Werony. Materialne podstawy nowej fundacji zapewnił, przekazując cały swój spadek rodzinny, który w końcu po śmierci rodzeństwa przypadł jemu. Zgromadzenie zajmuje się posługą w szpitalach, domach opieki i domach dziecka. Jan Karol Sztyp zmarł 15 grudnia 1856 roku w Weronie. Został pochowany w kaplicy założonego przez siebie zgromadzenia. Beatyfikował go Paweł VI w 1975 roku. Módlmy się. Boże, Ty pouczyłeś swój Kościół, że ten, kto miłuje Ciebie i bliźniego, wypełnia wszystkie przykazania. Spraw, abyśmy za przykładem świętego Jana Karola, prezbitera, pełnili dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia i zasłużyli na przyłączenie do grona błogosławionych w Twoim Królestwie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.